Rozmowa dnia. Poseł ziemi piotrkowskiej Robert Telus jest moim i Państwa gościem za pośrednictwem oczywiście połączenia internetowego. Dzień dobry, panie pośle. Bardzo serdecznie witam pana rektora i witam państwa. A zaprosiliśmy pana, bo chcielibyśmy porozmawiać na początku o Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy. Pan był w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy, zgłosił się jako wolontariusz, pracował tam razem z mieszkańcami tego domu. No to na początek pytanie, czy decyzja o ewakuacji, pamiętamy wczoraj w nocy został ten dom ewakuowany, pacjenci czy też mieszkańcy zostali przewiezieni do szpitala, ci chorzy w miejsce odosobnienia, ci, którzy nie zachorowali, ci, którzy się nie zarazili. Czy pana zdaniem ta decyzja była słuszna? Czy sytuacja w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy była na tyle poważna, że trzeba było podjąć decyzję o ewakuacji? To znaczy, myślę, że była słuszna. Dlaczego? Dlatego, że to wszystko było tam, ludzie, mieszkańcy, którzy są zdrowi, mieszkali razem z mieszkańcami, którzy są chorzy. Nawet gdy to było w dwóch budynkach, to było to koło siebie. To było po prostu cały czas trwaliśmy w tym miejscu, gdzie to zagrożenie było. I po ewakuacji, od wczoraj już wojsko tam jest, chemiczny oddział z Tarnowskich Gór. Ten oddział wydezynfekuje cały obiekt, obydwa budynki, wydezynfekuje obiekt cały na zewnątrz i za parę dni, wojska mówią, że to wystarczy tylko dwa dni, będą zdrowi już wracać z powrotem. Zacznie ten dom pomocy wracać do normalności. To była moim zdaniem słuszna decyzja i dobra, dlatego że no, musi być ta normalność, musi zacząć, bo tak to cały czas byśmy trwali tam w tym wirusie, w tym miejscu zakażonym. Panie pośle, ale był duży problem z kadrą, z osobami, które mogłyby pracować, które mogłyby opiekować się mieszkańcami tego domu. Czytaliśmy listy od mężów pielęgniarek, że sytuacja jest naprawdę napięta. Ona rzeczywiście była aż tak zła, to znaczy ci, którzy tam pracowali, nie spali praktycznie. Ci, którzy tam pracowali, mieli pełne ręce pracy, nie mieli czasu na odpoczynek? To znaczy, to, że spali, to nie jest prawda. Każdy wieczorami miał możliwość, znaczy w nocy miał możliwość spać, chyba że coś się działo, bo my, no, te pierwsze dni, gdy tam jeszcze była śmierć, to wtedy no, wiadomo, że nie spali. Ale problem z ludźmi był, problem z ludźmi chętnymi do pracy był. To znaczy pracownicy, część pracowników, którzy tam w domu na co dzień są, oni zachorowali, poszli albo w miejsce kwarantanny, albo w miejsce izolacji, no, nie chcieli zostać, mieli takie prawo, pielęgniarek nie było, były pielęgniarki z nakazu pana wojewody. Te pielęgniarki z nakazu wojewody chyba sobie nie zdawały sprawy do końca, jaka tam jest praca w Domu Pomocy Społecznej, bo to nie były osoby, które pracowały w Domu Pomocy Społecznej. No i zaczął się robić taka, nie, jak to się mówi, ciasna atmosfera, nie najlepsza atmosfera. No właśnie, panie pośle, czy to nie każe przypuszczać, że jest problem systemowy po prostu, jeżeli że nie ma opracowanych procedur, że tak naprawdę nie jesteśmy przygotowani na takie sytuacje, a przecież to nie jest jedyny dom pomocy społecznej, w którym taka sytuacja w Polsce może wystąpić. To nie błąd systemowy, bo jeżeli wojewoda dał nakaz, z tego co wiem, chyba 12 pielęgniarkom z województwa łódzkiego, żeby przyszli do domu, pracować do Domu Pomocy Społecznej i z tych 12 tylko zgodziło się 3, a resztę w różny sposób odmówiły tego nakazu, idąc do lekarza pochorobowego w różny inny sposób, to jest problem. To znaczy problem moim zdaniem jest w osobach, które nie zgodziły się przyjść tam do tej pomocy. No, ale dziwi się pan tak, że ludzie po prostu się boją. Boją się zarażenia, boją się sytuacji. Czy pan się dziwi takim decyzjom? Oczywiście, że się każdy bał, ale myśmy tam poszli. My jako wolontariusze poszliśmy. To oczywiście, że jest to pewne ryzyko. Oczywiście, że tak, ale no, jeżeli mamy pielęgniarki, które no, nawet przysięgają, przysięgą, że będą służyć i te pielęgniarki nie idą służyć, to znaczy, że jest coś nie tak. To znaczy, nie, jest nie tak w tych właśnie, którzy nie chcieli przyjść tam do pracy. I tu jest problem. Tu nie można mówić o systemie, bo jeżeli, tak jak powiedziałem, no to można dać też i kary tym pielęgniarkom. Ja nie wiem, co wojewoda zrobi. I z tego, co wiem, to kary są do 15 tysięcy za niepodjęcie. I ja myślę, że trzeba położyć wielki nacisk na to, że tutaj nie zdał egzaminu ci, którzy powinni tam być przy tych chorych. Panie pośle, to jeszcze wrócę
do tej decyzji o ewakuacji domu pomocy społecznej docierają nieoficjalne na razie informacje o tym, że samorządowcy nie do końca są zadowoleni z tego, gdzie pacjenci zostali skierowani. Na przykład Szpital Radomsko, tam jest 20 miejsc na oddziale zakaźnym, no i wszystkie miejsca zostały już zapełnione. Tomaszów Mazowiecki, tam również większość miejsc na oddziale zakaźnym zostały zapewnione. Pytanie, czy także na przykład szpitale w województwie łódzkim są przygotowane na takie sytuacje, kiedy no prawie 60 mieszkańców trzeba ewakuować i część z nich jest chorych, czy tych miejsc nie zabraknie? No, panie redaktorze, czy miejsc nie zabraknie, to nie jest pytanie do mnie, bo to zależy, jaka będzie skala chorób, ale tutaj trzeba było zrobić porządek, to znaczy porządek na tej zasadzie, to co powiedziałem, żeby nie byli chorzy w jednym obiekcie, bo nie mówię budynku, ale w jednym obiekcie ze zdrowymi. I żeby to zrobić, żeby to zaczęło normalnie funkcjonować, trzeba było wywieźć tych ludzi gdzieś, od tego są szpitale jednoimienne w województwie, trzeba było ich wywieźć do szpitali, żeby teraz mogli wracać. My już wiemy o tym, bo od tego się zaczęło, że część mieszkańców, którzy mieli pozytywne wyniki wcześniej testy, już mają negatywne, to znaczy już zdrowieją. To gdzie mieli wracać, gdzie mieli być, ciągle być w tym miejscu, gdzie jest wirus? Trzeba Czyli było pana zdaniem po prostu nie było wyjścia? Słucham? Czyli pana zdaniem po prostu nie było wyjścia? Nie. Jeżeli mówimy o tym, że trzeba wracać do normalności, tak trzeba było zrobić. Ja jestem przekonany, że to była dobra decyzja i tutaj ja chcę podziękować panu wojewodzie, że stanął na wysokości zadania, bo tak trzeba działać. To trzeba podejmować decyzje, może i trudne, panie redaktorze, ja tam byłem, jak ci ludzie byli wywożeni. To nie było łatwe dla tych mieszkańców, bo to były osoby starsze, to są osoby starsze. To nie było dla nich łatwe, ale jeżeli chcemy wprowadzać porządek, to znaczy wracać do normalności, to trzeba było tak zrobić i to była decyzja słuszna. Dlatego jeszcze raz dziękuję panu wojewodzie za podjęcie. Panie pośle, porozmawiajmy o posiedzeniu Sejmu. Zostawmy na razie Dom Pomocy Społecznej. Ustawa antyaborcyjna. Pan uważa, że rzeczywiście to był dobry czas, żeby dyskutować? No i drugie pytanie, czy ona trafiła tak naprawdę do zamrażarki sejmowej, trafiając do komisji, trafiając do prac w komisjach? Po pierwsze, to nie ma tutaj wyboru, czy to jest dobry czas, czy niedobry. To są projekty obywatelskie. A projekty obywatelskie zgodnie z prawem, zgodnie z regulaminem Sejmu, zgodnie z ustawami, one mają czas do rozpatrzenia. I tu mijał czas. To nie można było, bo gdyby pani marszałek nie dopuściła tych projektów obywatelskich, bo to były projekty obywatelskie wszystkie, które były wpłynęły. Gdyby ich nie dopuściła pod obrady, złamałaby prawo. No dobrze, panie pośle, w takim razie odesłanie do komisji tych projektów ustaw oznacza, że one trafiają do zamrażarki? Nie, czy... panie, wszystkie ustawy, prawie wszystkie ustawy, chyba że to była ustawa tarcza antykryzysowa, to prawie wszystkie ustawy idą do komisji. To normalna praca sejmowa jest tak, że jest najpierw pierwsze czytanie, później komisja, drugie czytanie i głosowanie. Taka jest normalna droga legislacyjna. To nie zostało złamane żadne tutaj, złamane ścieżki legislacyjne. Taka Panie pośle, legislacyjna. Tutaj musimy postawić tutaj kropkę, podziękować słuchaczom radia, ukłonić się i zaprosić na dalszą część rozmowy na stronę radio.łódź.pl, także na stronę telewizji Łódź. Dziękujemy bardzo. I wracamy do rozmowy. Przypomnę, naszym gościem jest poseł ziemi piotrkowskiej Robert Telus. Panie pośle, rozmawiamy o ustawie antyaborcyjnej, która trafiła do komisji, ale pan tak naprawdę politycznie myśli, że ona będzie procedowana dalej w tych komisjach, bo przecież wiemy z praktyki, że w komisji to może różnie wyglądać. Może być bardzo szybko przyjęta, może być bardzo szybko przegłosowana, a może tak naprawdę, no może nie w nieskończoność, ale bardzo długi czas tam leżeć. Wie pan, jakie są moje poglądy na ten temat, to znaczy moje osobiste poglądy, ja jestem przekonany, że ta ustawa powinna w życie wejść jak najszybciej, dlatego że to jest ustawa, która chroni życie osób przede wszystkim z zespołem Downa. Ja mam wielu przyjaciół, którzy są zespołem Downa i wiem, że trzeba robić wszystko, żeby tych ludzi ratować. Żeby nie no ale realnie, politycznie, zbliżają się również wybory, to wiadomo, też ma wpływ. Żeby te osoby nie były zabijane, bo to jest normalnie zabijanie dzieci w łonie matki. I tutaj jeżeli mówimy o osobach zespołu, i ta ustawa przede wszystkim idzie w kierunku właśnie ochrony osób z zespołem Downa. To jest ustawa przeciweugeniczna i ja jestem przeciw... Panie pośle, ale realnie, bo słyszeliśmy podczas posiedzenia te argumenty i przeciwników i zwolenników tej ustawy, natomiast realnie, politycznie, czy ona będzie dalej procedowana? Jak pan myśli? Mam nadzieję.
Ja mam nadzieję, że będzie procedowana i gdyby to ode mnie zależało, tylko ode mnie, bym robił wszystko, żeby była procedowana. To jeszcze porozmawiamy w takim razie o wyborach, skoro mówimy o czasie odpowiednim czy też nieodpowiednim, no bo opozycja argumentuje, że wybory, które chce zorganizować rząd, chce zorganizować Prawo i Sprawiedliwość, no nie są w najlepszym terminie. Mamy sytuację zupełnie wyjątkową. Pan myśli, że uda się przygotować te wybory? Poczta Polska, zgodnie z tym projektem ustawy, no który jeszcze przecież jest w Senacie, który nie został przyjęty, będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie tych wyborów. Pan nie ma obaw, że na przykład karty do głosowania trafią do wszystkich, którzy chcieliby zagłosować? Panie redaktorze, myślę, że wszyscy mamy obawy. To nie jest tak, że nie mamy obaw, że to jest, bo to my jesteśmy w sytuacji trudnej. Wszyscy. W tej chwili czas jest trudny. I to, czy przeprowadzać wybory, czy nie, to nie decyduje w tym momencie rząd, tylko decyduje o tym konstytucja. Konstytucja mówi jasno, że te wybory mają być przeprowadzone. Chyba, że zmienimy konstytucję i też jest propozycja na stole. My złożyliśmy opozycji drugą propozycję. Jeżeli nie chcemy zrobić tych wyborów w tym momencie, no to przełóżmy ich za 2 lata. Niech, ale to trzeba zmienić konstytucję. I bez zgody opozycji tej konstytucji zmienić nie możemy. Dlatego, panie redaktorze, z naszej strony, ze strony Prawa i Sprawiedliwości, ze strony większości rządowej są propozycje wyłożone. Jedna propozycja, druga i chcemy znaleźć rozwiązanie dobre. No ale ze strony opozycji, panie redaktorze, pan chyba widzi, że nie ma żadnej normalnej rozmowy, tylko no, albo złamanie konstytucji, albo wprowadzenie to, co mówią ciągle, stanu wyjątkowego, który no jest... Nie, no i jeszcze nie jest stan klęski żywiołowej, panie pośle. Tak, no któregoś ze stanów wyjątkowych, bo tak powinienem się wypowiedzieć, któregoś ze stanów wyjątkowych. No ale panie redaktorze, no o tym mówił premier Gowin swego czasu na konferencji i on bardzo ładnie to wytłumaczył. Jeżeli byśmy wprowadzili dzisiaj stan klęski wyjątkowej, to rząd polski, Polska, by musiała wypłacić wielkie odszkodowania firmom poza firmom niekrajowym. No ale z drugiej strony Jarosław Gowin przekonuje, że wyborów... która obowiązuje. Ale z drugiej strony właśnie ten sam Jarosław Gowin mówi, że wyborów w maju być nie może zresztą, no żeby to pokazać, podał się do dymisji. To dlatego jest druga propozycja. Nasza, to jest nasza wspólna, to jest premiera Gowina, ale my się zgadzamy. Dobra, skoro nie możemy zrobić teraz, bo jest czas trudny, bo będzie trudno zrobić te wybory, to jest pewna nowość. No społeczeństwo tutaj, jak widzimy, opozycja mówi nie, no to dobra, to my mówimy, jeżeli opozycja mówi nie, to my kładziemy drugą propozycję, a opozycja mówi też nie. A dlaczego, panie redaktorze, trzeba to jasno sobie powiedzieć, dlaczego, o co tu chodzi opozycji? No widzicie, przecież państwo widzą, słuchacze widzą, jakie są sondaże opozycji, jakie są sondaże Platformy Obywatelskiej, jak niskie mają w tym momencie notowania. No ale z drugiej strony to jest miecz obosieczny, bo ten argument można wykorzystać. Oni wiedzą, że w tym momencie tych wyborów nie wygrają i szukają rozwiązania dla siebie, partyjnego rozwiązania. Nie, ale z drugiej strony to jest miecz obosieczny, dlatego że opozycja mówi w ten sam sposób. Przecież Prawo i Sprawiedliwość widzi, jakie ma sondaże, widzi, jak to teraz wygląda, więc to jest ostatni dzwonek, żeby te wybory przeprowadzić. No to nie ostatni dzwonek, to jest konstytucyjny zapis. Jeżeli nie chce opozycja tego czasu, żeby w tej chwili były wybory, to proszę przyjąć propozycję premiera Gowina i my pójdziemy też w tym kierunku. Jak będzie, zobaczymy. Panie pośle, porozmawiajmy jeszcze. Porozmawiajmy jeszcze o tym pewnie, co najważniejsze dla wielu słuchaczy, o tarczy antykryzysowej. Te rozwiązania, część poprawek Senatu została przyjęta przez Sejm. Te rozwiązania pomogą pana zdaniem w no, uratowaniu tak naprawdę tego tymczasowego czasu, tego tymczasowego okresu zawieszenia ekonomicznego, kryzysu ekonomicznego. Pomogą na przykład w tym, żeby nie zwalniać pracowników, żeby firmy mogły nie zwalniać pracowników. Panie redaktorze, takie pomocy jeszcze dla państw, dla Polski, dla Polaków nie było nigdy. Bo jeżeli no, nie było też takiej sytuacji, prawda, tak krytycznej. Nie było nigdy takiej sytuacji, to aż takiej sytuacji. Ale pamiętamy kryzysy różne, czy wielką wodę, czy kataklizmy różne i wtedy były rządy nie pomagały w tym kierunku, nie szły z pomocą taką wielką. Pamiętamy te wielkie słowa niektórych, że woda ma to do siebie, że deszcz. Panie pośle, to ostatnim zdaniem, tym razem będzie inaczej, to uratuje miejsca pracy? Ja myślę, że robimy wszystko, żeby uratować. 250 miliardów, 100 miliardów dla firm. To są wielkie kwoty. Robimy to po to, żeby uratować.
to nie będzie bez problemów, żeby było jasne, żeby to nie było tak. Problemy już się zaczęły, prawda? Bo problemy już się zaczęły. Ale my jesteśmy otwarci na właśnie to, co pan redaktor powiedział. Jeżeli są dobre propozycje, jeżeli są dobre poprawki, to my ich przyjmujemy. Jesteśmy otwarci na rozmowy, jesteśmy otwarci też na modyfikację tej ustawy. I premier to mówi ciągle, bo to jest nowość, która będzie się w życiu na pewno będzie powodowała, że trzeba będzie. I miejmy nadzieję, że te rozwiązania się sprawdzą. Dziękuję bardzo. Tu musimy kończyć, panie pośle. Moim i państwa gościem był poseł ziemi piotrkowskiej Robert Telus. Bardzo dziękuję za rozmowę. I na kwarantannie. Na kwarantannie. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Rozmowa dnia.